No siemaneczko, ostrożerczynie i ostrożercy. Tym razem można powiedzieć debiut Olka, dlatego że pierwszy raz spróbuję zachodniego sosu. Sosu Hippie Dippy Green od Angry Goat Pepper Corporation. A sos ten mamy dzięki uprzejmości papieża ostrości. Serdecznie zapraszamy na recenzję. Jak pewnie teraz widzicie na waszych ekranach, pojawia się skład tego sosu. Jest on bardzo bogaty i bardzo zielony, dlatego że użyte produkty do jego stworzenia, zresztą to widać, zresztą po konsystencji, kolorze tego, co znajduje się w butelce, mają typowo zieloną barwę. Jednocześnie bogactwo tych składników powoduje, tak myślę, że będzie on miał bardzo taki fajny smak i zapach świeżości, odświeżenia, tak myślę, gdzieś takiej karaibskie klimaty. Ja myślę, że to takie coś będzie, ale zobaczymy. I takie ogólnie mam takie poczucie, że będzie on taki słodki. No, myślę, że tak, że będzie się cechował słodkością i kremowością. No, zobaczymy, jak prezentuje się w zapachu. W zapachu czuć papryczkę oczywiście. Mhm. Czuć też tą słodkość czuć, ale tak jakby w zapachu nie czuć, z czego ona jest. Mhm. Czuć, że jest ta słodkość, ale z zapachu jakby nie da się dowiedzieć, z czego ona jest. Mhm. No tak, poza tym to się wyczuwa, no oczywiście tą ostrość czuć. Taką czuć. Tak poza tym to nic nie mogę powiedzieć. Naprawdę, jest to trudny zapach do określenia. Świeżość. Delikatna ostrość, wyczuwalna delikatna ostrość. Taka... Zapach jakby zielonych papryk. Tak mi się kojarzy właśnie. No i takiego jakby szpinaku, coś w tym lecie. No, te klimaty zielonkowatości. Tak. Ale bardzo przyjemny zapach. Mhm. Bardzo przyjemny. Naprawdę. No, zobaczymy, jak w takim razie będzie prezentował się w smaku. Ale jeżeli smak będzie odzwierciedlał zapach, to będzie to jeden z lepszych sosów, jaki mieliśmy możliwość ostatnio przetestowania. Tak. Staram się go wydozować na łyżeczkę, ale bardzo trudno się go dozuje. Już tutaj spędziliśmy na dozowaniu około 3 litrów, ponieważ on jest... Wydaje się w butelce, że jest taki dosyć rzadki, ale Utrzymaj. Jest bardzo gęsty. Jest bardzo gęsty, taka wręcz pasta, więc będę musiał posiłkować się po prostu wykałaczką. Jak widzicie teraz na załączonym obrazku, konsystencja tego sosiwa przypomina taką bardzo gęstą pastę. Ciężko nawet powiedzieć to pulpa, ponieważ pulpa jednak jest w pewien sposób rzadzista. Tutaj to wręcz aż stoi. No wygląda to... Nie wiem, czy wygląda to apetycznie, ale... Zapach potwierdza się ten, który wyczuliśmy z butelki. Bardzo przyjemny, delikatny, ale ciężko do określenia, co tak naprawdę to jest. Życzę tobie, Olku, smacznego. Myślę, że ten sos naprawdę będzie smaczny. Pyszne. No, wow, taka kremowa konsystencja. Takiego sosu właśnie, takiego jakby sosu. No bardziej takiej już nawet pasty niż sosu. Tak, bardziej pasty w sumie. Ziarenka kiwi. Mhm. Wyczuwalna ta maślaność awokado. Mhm. Tak, właśnie, czuć takie coś maślanego. Tak, czuć coś maślanego.
No. Dali nuty czosnku. Tak, czuć. Mhm. Czosnek. Bardzo smaczny sos i muszę wam powiedzieć, że jest tak smaczny i tak delikatny. Ostrość na minimalnym poziomie. Tak. Delikatnie szczypie w język, ale to jest takie fajne szczypanie. Można to porównać do ostrości zwykłego tabasco, ale na pewno nie ma nic wspólnego z tabasco, jeśli chodzi o jego smak i aromat. On jest tak smaczny i tak dobry, że można go w zasadzie jeść z samego z łyżeczki. Tylko że jest problem z dozowaniem, bo rzeczywiście jest, jest gęsty. Zastanawiam się, do czego można by było go użyć? Do takich past typu kurczak w różnych takich ziołach i do tego szpinak właśnie i się go i ten szpinak taki właśnie ze śmietanką, taki zblendowany i do tego można tego dodać. Wtedy dodaje taki, według mnie wtedy by dodało takiego powera, bo powera, tak, no bo sam kurczak w takich sosach niedoprawionych to jest mdły, a ten sos rzeczywiście mógłby wzbogacić smaki, aromat tego kurczaka. Naprawdę bardzo fajna kombinacja użytych produktów do tego sosu. No, nie ukrywam. Bardzo smaczny. Może służyć jako dodatek właśnie, tak jak mówisz, do kurczaka, ale bardziej jednak tych dań takich na modłę meksykańską, gdzieś tam jamajską, ale bardziej meksykańską, lub jako dip do tacos. Tak. Albo tak, tortilli. W tych trójkącikach albo tacosów. Więc gdybyście mieli gdzieś możliwość dorwania tego sosu, no niestety nie jest on na chwilę obecną dostępny w Polsce. Ponieważ, tak jak mówię, otrzymaliśmy go od papieża ostrości, za co jeszcze raz dziękujemy. Ale gdybyście mieli możliwość wyłożenia paru euro bądź dolarów, to jak najbardziej my polecamy ten sos, bo jest dla mnie, jeśli chodzi o jego przeznaczenie i zamysł, to jest z tych sosów, które będą moim ulubionym. I na pewno długo w lodówce nie postoją, ponieważ bardzo szybko będę go zużywał. Z uwagi właśnie na tą bardzo fajną ostrość, taką piekącą, ale nie agonalną, ponieważ rzeczywiście jego ostrość zbudowana jest na jalapeno. I ten wyborny, naprawdę epicki wręcz smak i aromat. To już wszystko. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć na następnych recenzjach i odcinkach na kanale Domowa Degustacja Anioła. Pa! Siedź tak bardziej z kosem. Co się trudno powiedzieć, że trudno się go dozuje. No miałeś kończ. No to. Czekaj, powiem tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co powiedzieć, bo nie mam tak dokładnie. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale, odcinkach, recenzjach, degustacjach i wyzwaniach na kanale Domowe Degustacje Anioła. Pa! Mam nadzieję, że wam się podobało. Jednego słowa zapomniałam. Nie denerwuj się, syneczku.